Cześć. Dzisiaj natchnęło mnie, żeby zrobić podsumowanie wszystkich kosztów, jakie ponieśliśmy do tej pory w związku z tym, że zachciało nam się akwarium. Myślę, że materiał ten będzie głównie dla osób, które dopiero myślą o tym, żeby wejść w akwarystykę. Informacja, rzeczywiste koszty, rzeczywiste produkty czy kwestie, które trzeba przemyśleć i zaplanować, żeby nie zaskoczyły pewne kwestie, na które ktoś nie będzie przygotowany, no też finansowo. Więc wszystkie koszty, jakie ponieśliśmy, dzielę w takie dwie grupy: wymagane i opcjonalne. Chodzi o to, że na przykład no, nie każdy musi kupować nową szafkę pod akwarium. My byliśmy jakby zmuszeni do tego. No, ale są pewne koszty, których nie wszyscy będą musieli ponosić na początku. I oprócz takiego głównego podziału właśnie wymagane i opcjonalne, jeszcze zbieram je w takich podgrupach, odpowiednio 6 i 3 podgrupach. Finalnie zobaczycie total. Przypominam, że my mamy akwarium 200 litrów. Sprzęt zaczęliśmy kompletować w październiku 2017 roku. To może być istotne w kontekście aktualnych cen. A pierwsze rybki mieliśmy w akwarium koło połowy grudnia. No dobra, to krótko i treściwie zbieram, co ile, za ile kupowaliśmy. No, pierwsza kwestia to minimum, czyli totalna baza, szkło pokrywa i podkładka pod akwarium, 617 zł. My weszliśmy tak naprawdę w produkty Aquaela, więc no, to są głównie jakby odnośniki do tej właśnie firmy. Druga kwestia to filtr. Filtr zewnętrzny, Aquael Multicani. Już mniejsza o to, czy on sobie faktycznie daje radę w tym akwarium, bo to jest temat na zupełnie oddzielny wątek, ale taki zakupiliśmy i sam filtr kosztował nas 388 zł razem z wszystkimi dodatkami i tymi pojemnikami. No potem wszystkie takie niezbędne rzeczy, które trzeba do środka, że tak powiem, włożyć, typu grzałka, termometr, siateczki, to akurat są koszty rzędu 75 zł. Podłoże to już w zależności od tego, jaki kto tam ma pomysł na środek swojego akwarium, ale też akwaelowe, piasek, substrat i żwir naturalny. I tutaj 124 zł za całość. No i potem roślinki. Roślinki, które stopniowo żeśmy zbierali. Tutaj macie wypisane wszystkie nazwy, trochę łacina, trochę polskie. Nie wszystkich, dokładnie nie wszystkie odmian żabienic znamy tak na 100%. No w każdym razie roślinki to jest 132 zł. No i rybki. Rybki w sumie z tego wszystkiego tak naprawdę są chyba najtańsze, a dają najwięcej fanu i radości. Więc rybki w takim zestawieniu, jak tutaj macie, gupiki, danio, mieczyki, kiryski, w sumie kosztowały nas 233 zł. No i teraz podsumowując, tak naprawdę te pierwsze 6 grup totalnego, jakby wymaganego zestawu do założenia akwarium, to łącznie przy 200 litrach akwarium prawie 1600 zł. Nie komentuję, czy to dużo, czy mało. Kwestie indywidualne. Chodzi mi tak naprawdę o przekazanie trochę suchych faktów dla osób, które chcą wejść w akwarystykę, żeby jakby były świadome rzędu. No dobra, i teraz z tematów takich opcjonalnych, które no niby nie są wymagane na dzień dobry, ale dobrze byłoby je mieć, to są na przykład testery wody. My weszliśmy w JBL-a, no z różnych jakby opinii, które wyczytaliśmy w sieci, że są po prostu najbardziej wiarygodne. No i taki jakiś mały zestaw, który kupiliśmy, plus jakieś uzupełniacze i dodatkowe testy, kosztowało raz 213 zł. Inne takie rzeczy do akwarium, które wkładaliśmy, typ korzeń,
typu kokos, no i nie wiem, przyklejone tło z tyłu. To są takie wydatki 106 zł. No i szafka, ta nieszczęsna szafka, którą po prostu musieliśmy kupić, bo inna, którą zakładaliśmy, że się nada do akwarium, okazało się, że ma jakby nieprosty blat, jakiś wygięty. No i faktycznie dobrze, że na nią nie położyliśmy tego akwarium, bo byśmy mieli problem. No więc wybraliśmy szafkę typowo pod rozmiary naszego akwarium, czyli 1 m na 40 m, Juwela. No, wybór jak wybór. Nie narzekamy póki co. No i taka szafka z tymi jakimiś tam rzeczami, żeby ją poziomować wszystko, kosztowała 610 zł. No i podsumowując teraz cały zestaw tych tematów opcjonalnych, w totalu wychodzi to 929 zł. No i teraz już robiąc to podsumowanie, jakby wszystko do wszystkiego, czyli wszystkie wymagane rzeczy, które trzeba zakupić, plus te wszystkie opcjonalne, które u nas wyszły i musieliśmy je też jakby kupić, to koszt prawie 2,5 tysiąca. Ok, mam nadzieję, że to cenna informacja dla osób, które chcą wejść w akwarystykę, czy dzieci je namawiają, albo dzieci chcą mieć rybki w domu, żeby wiedzieć, jakie to faktycznie są rzeczywiste koszty. Dzięki bardzo i do usłyszenia w następnych filmikach.